Przykre zdarzenie z mojego życia, niezwiązane z medycyną, a mianowicie koło mojej przychodni był dom z dużą działką, bezpośrednio graniczący z tą przychodnią, i tak od kilku lat czaiłem y, się na tą działkę, chciałem kupić, ale y, główny właściciel troszeczkę się opierał, w ogóle wykluczał sprzedaż tej działki. No i nagle kilka miesięcy temu zwrócił się do mnie jednak z propozycją y, sprzedaży. Zgodziłem się oczywiście. Ciągnęło się to chyba z 2 miesiące, zanim tam wyprostowali pewne papiery. Natomiast półtora miesiąca temu doszło do aktu notarialnego i ten pan poprosił o półtora miesiąca na przeniesienie się do swojej nowej siedziby. I wczoraj się właśnie. Przeniósł do swojej siedziby, a nagle dzisiaj okazało się, że doznał zawału serca, został przewieziony do szpitala i zmarł. Także no, skłania mnie to do jakiejś takiej refleksji, że to życie czasami jest, jakie je jest. Z drugiej strony mam troszeczkę ambiwalentne uczucie, ponieważ gdybym. Że tak powiem, nie skorzystał z jego propozycji, to w obecnej sytuacji mieliby więcej do powiedzenia spadkobiercy, i nie wiem, czy bym ten kawałek ziemi, który mi bardzo pasuje, nawet pod parking, czy tam do innych celów, nie wiem, czy bym to kupił. Także mówię, z jednej strony jest mi przykro, z drugiej strony, jeżeli trafia się jakaś okazja to warto z niej skorzystać. Także na tym kończę i koniecznie interesuje mnie twoje zdanie yy, i o szeroko pojętej, że tak powiem względności życia ludzkiego, bo ten Pan nawet nie zdążył nacieszyć się tymi pieniążkami, które ode mnie yy, dostał, prawda. No i w ogóle o korzystaniu z każdej nadarzającej się okazji, także zrób to w komentarzu do tego wideo.